Tak. Wiesz, ja jestem osobą niewierzącą, aha, ale wszystkie święta w domu obchodzimy, po prostu. Tak. Wiesz, jest zwyczaj, jak jest Wielkanoc. Masz świadomość, że to jest część naszej tradycji. Dokładnie polskiej. Tak. Zawsze z synami, wiesz, jadę do kościoła ze święconką, trzeba tam poświęcić i tak dalej. Ostatnio czytałem taki wywiad z francuskim, przypomniało mi się, filozofem, Michel Onfray nazywa się. Napisał taką książkę Decadence i on tam wieszczy upadek cywilizacji judeo-chrześcijańskiej, ponieważ ona się jakiś czas temu odwróciła od Boga. Ej, Filip, to nie ten. Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z gwiazdami. Podjeżdżam pod Barbakan. Gdzieś tutaj w okolicy będzie pan Arkadiusz Jakubik na mnie czekał. Aktor znany z filmu Smarzowskiego między innymi. I jeszcze jedno kółeczko, już chyba czwarte wokół placu Matejki. Coś ten pan Arkadiusz dotrzeć nie może. A tak wygląda, można powiedzieć, backstage, bo tutaj kamerki, ciasteczka i muzyka. A, widzę, widzę. I wy też już widzicie. Proszę bardzo. Dzień dobry. Ja już pana tak nagrywam backstage'owo, że tak powiem. Tak. Muzyczka też pana już gra. Zaraz się przywitamy, jeszcze podepniemy ze sprzętem. Super. Odcinek nagrywamy w niedzielę. Po lewej stronie mamy nawet kościół, więc powiedz mi, ile mamy czasu, bo nie wiem, na którą się właśnie wybierasz na mszę świętą. Słuchaj, jestem umówiony na 13:45, bynajmniej nie na mszę. Z tym kościołem to troszeczkę tak przekornie zacząłem, bo twoja płyta się ukazała jakiś czas temu. Utwór Pismo promuje ten album. Dotyczy on, powiedzmy, tematyki kościelnej, bo chyba nie wiary. I czy ty jesteś osobą, która jest takim właśnie antyklerykałem, w związku z tym postanowiła przygotować taki utwór troszeczkę godzący w sumienia księży, czy raczej to jest jakaś kreacja artystyczna? Ale nam pan wyjechał, no. Pięknie. Wiesz co, nie, jest to z całą pewnością jakiś rodzaj kreacji, bo nie chciałbym, żeby płyta doktora Misio Zmartwychwstaniem była kojarzona antyklerykalnie. No, to, że ten numer zaczyna się frazą nikt już dzisiaj nie wypędza kupców ze świątyni, to jest przypadek, ponieważ refren, najlepsze są te teksty, które nie niosą treści, tak. Najważniejsze te melodie, które nie tworzą pieśni, myślę, że jest bardziej uniwersalny i nie tyczy się tylko sprawą jak gdyby rozmowy o kościele i o kondycji współczesnej hierarchii. Ja bym od tego bardzo chciał uciec, bo ta płyta zupełnie nie jest jakby z tym związana, a wręcz przeciwnie, powiem ci, pamiętam taką sytuację, a skąd się w ogóle wziął tytuł Zmartwychwstaniemy? My nad tą płytą pracowaliśmy przez ostatnie 2 lata. Krzysiek Warga, który napisał większość tekstów. Między innymi pismo. Napisał taki kawałek właśnie pod tytułem Zmartwychwstaniemy. Pamiętam, że jak pracował nad ostatnią częścią swojej węgierskiej trylogii i jeździł po węgierskich pograniczach, trafił na jakiś opuszczony węgierski cmentarz. Ja nigdy nie mogę zapamiętać, jak to jest po węgiersku, Feldheimattung czy coś takiego. Mm-hmm. Ja sobie od razu wrzuciłem do głowy taką wizualizację starego, opuszczonego cmentarza, na którym leżą wszyscy ludzie niezależnie od wiary. Chrześcijanie, Żydzi, prawosławni, wszyscy. Taki opuszczony, zaniedbany cmentarz. I nad tym cmentarzem, nad bramą po węgiersku jest napisane słowo, tak. Zmartwychwstaniemy. I jakoś tak rok temu, wiesz, ja jestem osobą niewierzącą, aha, ale wszystkie święta w domu obchodzimy, po prostu. Tak. Wiesz, jest zwyczaj, jak jest Wielkanoc. Masz świadomość, że to jest część naszej tradycji. Dokładnie polskiej. Tak. Zawsze z synami, wiesz, jadę do kościoła ze święconką, trzeba tam poświęcić i tak dalej. Pamiętam taką scenę rok temu, w czasie Wielkiej Nocy.
jakoś synowie nie mieli czasu, jeden był chory, drugi gdzieś pojechał. No, zabrałem święconkę i pojechałem do kościoła sam. Okej. Okay. Spóźniłem się akurat na moment, kiedy tam ksiądz kropi. No to usiadłem w ławce, czekam. Na kolejnego księdza. Tak jest, na kolejkę następną. I wychodzi, wiesz, inny ksiądz i zaczyna tam jakąś modlitwę nad grobem Jezusa. Coś w rodzaju takiej mantry. I wszyscy tam, wiesz, powtarzają, zmiłuj się nad nami, czy coś tam. I ja nagle zacząłem słuchać tego, co mówi do mnie kapłan. Mało tego, podłączyłem się do tej mantry. Zacząłem z ludźmi gdzieś tę modlitwę odmawiać. I powiem ci, że było coś w tym ekscytującego. I wtedy sobie pomyślałem, że może ta płyta nasza powinna nazywać się właśnie Zmartwychwstanie. Może to jest starość, a może to jest już szukanie, może to jest jakaś tęsknota do absolutu, to pytanie, które wraca coraz częściej, co jest po drugiej stronie, co będzie dalej. Tak. No ale twoim zdaniem raczej nie zmartwychwstaniemy. Wiesz co, nie wiem, ja szukam cały czas chwilę odpowiedzi na to pytanie. No to nie jest taka pytanie. Też prosta odpowiedź na to pytanie z całą pewnością. Jedna rzecz jest fajna w religii, już nieważne jakiej, ale jeśli jest pewien dekalog i człowiek wokół niego funkcjonuje, to po prostu jest dobrym człowiekiem i to można czerpać, niekoniecznie wierzyć też w życie pozagrobowe, ale tylko tu i teraz, żyć wedle tego i się po prostu inne krzywdy nie będzie robiło. To jest coś, co każdy ateista też może wziąć. Także wkurza mnie to, jak ludzie czasami negują wszystko związane z religią, bo przecież są też rzeczy dobre, ale to już z inna sprawa. To jest to rewolucyjne przekazanie, w tym zdaniu mieści się wszystko. No. Nie czyń bliźniemu, co tobie niemiłe. To jest tak proste i tak trafione w punkt, że nic dodać, nic ująć. Wedle jakiego klucza, to mnie zawsze ciekawiło, reżyserzy dobierają aktorów do swoich produkcji? Bo ty jesteś główną twarzą filmów Smarzowskiego, powiedzmy. Andrzej Wajda też miał swoich ulubionych aktorów. Każdy reżyser ma takich, z których lubi szczególnie korzystać. Z czym to jest związane? Wiesz co, myślę, że każdy ma swój indywidualny klucz. To, że z Wojtkiem, nie wiem, w podobny sposób rozumiemy, czujemy kino, to, że znamy się już bardzo, bardzo długo, mamy do siebie zaufanie, myślę, że Wojtek sobie dobiera taką grupę ludzi w towarzystwie, której czuje się bezpiecznie. To są ludzie sprawdzeni w boju, którym ufa i jeszcze raz powtórzę, to jest pewien rodzaj takiego bezpieczeństwa, które jest nieodzowne w tej pracy. Od czasu do czasu bierze kogoś nowego, jakąś nową osobę, tak, świeżą krew, krótko mówiąc, żeby coś nowego tam wniosła, ale lubi po prostu pracować z ludźmi, których zna i którym ufa. No. Po prostu. No każdy lubi mieć swoich ludzi wokół. Ostatnio ministrowie w Polsce też lubią stawiać na swoich, więc to jest taki trend, który się z każdej strony utrzymuje. Może ciasteczko tak na rozluźnienie, żebyśmy temat polityczny ucięli. Na szczęście nie wiem, o czym mówisz. Jestem odcięty zupełnie od polityki, nie oglądam telewizora. Mhm. Także mam to z bani. Czemu nie oglądasz telewizora? Przepraszam, że mówię z pełnymi ustami, ale nie przemyślałem, że zaraz zadam pytanie. Wiesz co, szkoda mi czasu. No, tego czasu jest tak mało. Przydałoby się, żeby doba miała ze 48 godzin przynajmniej. A ten telewizor zabiera za dużo czasu i zabiera za dużo emocji. Po co to, po co sobie tym głowę zawracać? Ale cały czas jeszcze mi chodzi, wiesz co, po głowie ten początek naszej rozmowy, bo pytałeś mnie, czy na którą do kościoła dzisiaj idę. Tak. A cały czas to takie pytanie mnie nurtuje, wiesz, co dalej. Ostatnio czytałem taki wywiad z francuskim, przypomniało mi się, filozofem, Michel Onfray nazywa się. Napisał taką książkę Decadence i on tam wieszczy upadek cywilizacji judeo-chrześcijańskiej, ponieważ ona się jakiś czas temu odwróciła od Boga. I to się dzieje na naszych oczach, tu i teraz. Bo który człowiek dzisiaj oddałby życie za sprzedaż internetową, pyta Michel Onfray, za iPhone'a,
za konsumpcjonistyczny styl życia. Kto? Nikt. A ponieważ bardzo podobną diagnozę stawia mój ulubiony Michel Houellebecq w Uległości, no to są takie pytania, które mi cały czas chodzą po głowie. Gdzieś w sposób taki bardzo dotkliwy i konkretny odczuwam jakiś rodzaj pustki i takiego powtarzającego się pytania. Po co? Po co i co dalej? No jasne. Tak. To jest pytanie, które wielu nurtuje. Myślę, że też wielu moich gości, wielu moich widzów, bo tak naprawdę nikt do końca nie wie, co się może wydarzyć. A ty jesteś osobą wierzącą? Słuchaj, ja nie mogę mówić o takich rzeczach ze swojej perspektywy. Że jestem stałym elementem tego programu, gości się zmieniają. Rozumiem. Czegokolwiek bym nie powiedział, to zostanę zaszufladkowany. Dobrze. No i muszę się tego trzymać. Rozumiem, o co chodzi. Oczywiście. Nie? Masz takie poczucie, że teraz jest twoje takie prawdziwe 5 minut, bo ja cię pamiętam ze swojego dzieciństwa, 13 posterunek. Oczywiście. Telewizja Polsat. specyficzny wielki telewizor w domu z wielkim kineskopem i Cezary Pazura i cała reszta. I zastanawiam się, czy miałeś wtedy takie poczucie, taką omnipotencję, że kurczę, teraz jest mój czas i takie uczucie ci towarzyszyło w kilku innych etapach twojego życia, a teraz jest to najbardziej intensywne, jak to wygląda? Wiesz co, ten 13 posterunek to jest dziwna sprawa z tym związana. Nie miałem zielonego pojęcia, że idąc na casting do tego serialu, że ten serial będzie miał taką siłę rażenia, no, że będzie tak popularny, krótko mówiąc, i że ja sobie przypnę już łatkę, gębę tego debila z 13 posterunku. Zostanę wsadzony, uwięziony w szufladzie z napisem saper, rysio, głuchy, z metalową ręką i tak dalej, i tak dalej. I nie będę mógł przez najbliższych wiele, wiele lat z tej cholernej szuflady wyjść. Nienawidziłem wtedy Rysia z całych sił. Teraz trochę to się zmieniło. Nabrałem dystansu do tego Rysia. Polubiłem go, no. Wiesz, jakoś tam się z nim pogodziłem. I dzisiaj bawi mnie to, że kiedy jestem na jakimś ambitnym festiwalu filmowym i ludzie podchodzą do mnie i mówią: panie Arkadiuszu, chcieliśmy panu bardzo podziękować, pan jest wspaniałym aktorem, najbardziej uwielbiamy te role. Ja tak myślę sobie, nie wiem, Dom Zły, czy tam Wesele, czy coś. Oni mówią: te role w 13 posterunku. No to ja wtedy przybiłem z nimi piątkę, uśmiecham się, robię z nimi wspólne zdjęcie, a bardzo często, kiedy chodzę z synami do kina, a jestem kinomaniakiem i chodzę do normalnej tam galerii handlowej, gdzie jest jakiś tam multiplex i przychodzą ludzie i dziękują wtedy za te najważniejsze filmy, za najważniejsze role. Także nie ma tam reguły. A propos 13 posterunku, wiesz, co teraz robi Cezary Pazura? Nie mam pojęcia. W ogóle się nie interesujesz jego karierą teraz obecnie. Wiesz, został youtuberem. Żartujesz? Nie. No co ty? No pewnie, że tak. To będę musiał go sprawdzić. Wujek Czarek na YouTube. Wujek Czarek, o Boże. No. Robi challenge różne, testuje Proszę jakieś bardzo. Fasolki o śmierdzącym smaku. Albo gra w jakiś głuchy telefon z innymi youtuberami. Okay. Czy wykrywasz kłamstwa, którego niby prądem czepie. I reklamujesz swojego konkurenta po fachu. Będę musiał go sprawdzić. Albo raczej twojego. No tak, ale rzuć sobie okiem. Mam nadzieję, że z nim też się będę miał okazję za jakiś czas spotkać. Wiesz, to teraz dla mnie absolutnie najważniejszą rzeczą jest Doktor Misio. No, jesteśmy po premierze płyty, gramy dużo, dużo koncertów. To jest teraz ta część mojej tam aktywności twórczej, która jest dla mnie teraz absolutnie rzeczą priorytetową i najważniejszą. No. Dobrze. Także trzymaj kciuki, żeby tam się wszystko poukładało i żebyśmy w końcu do Krakowa przyjechali z koncertem Doktora Misio i z najnowszą płytą. A nie tylko do Świetlickiego na wódkę. Wiesz co, wiem, że dzisiaj masz bardzo intensywny dzień, że zaraz masz kolejne wywiady, dlatego ciasteczka nie spróbowałeś? Ciasteczko wezmę sobie na do widzenia, bo tak z ciasteczkiem się ciężko mówi i wafluni się. Wiem, ale mam dla ciebie cały zestaw od partnera programu. A, proszę bardzo. No to dobrze, ciasteczka amarantusowe i ciasteczka owsiane. Bardzo dziękuję. No, Filipie. Dziękuję. Piąteczka, wielkie dzięki i do zobaczenia. I do zobaczenia. No. Odpowiedz sobie na jedno, ale to jedno ważne pytanie. Czy zasubskrybowałeś już Dużego w Maluchu? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.